Witam serdecznie wszystkich moich kursantów i nowych słuchaczy. Dziś przejrzymy nowego twórcę polskiego pochodzenia i oczywiście bardzo, bardzo zdolnego, ciekawego, trochę rewolucyjnego. Będzie to Tadeusz Makowski, który przyszedł w 1882 roku w Oświęcimiu na świat i jego rodzina była bardziej urzędniczą, więc i on miał niezłe predyspozycje do matematyki. Ojciec chciał go posłać oczywiście w takim kierunku, ale on jako taki troszeczkę zbuntowany pomyślał, że pójdzie rozwijać swoje zainteresowania i literaturą, i sztuką, więc trafił na filologię w 1903 na Uniwersytet Jagielloński. Rok jeszcze później dobrał sobie jeszcze kierunek na Akademii i poszedł na malarstwo. I tam trafił na Jana Stanisławskiego. I zaczęła się ta wielka, piękna przygoda. Oczywiście profesor wpłynął na niego niesamowicie. Uwielbiali go, bo był niesłychanym chłopakiem, o dobrym charakterze. Nawet nie był najzdolniejszy z klasy, nie wyróżniał się jakoś, po prostu dało się go lubić i fajnie się z nim spędzało czas. Bardzo spokojny i skromny chłopak. No i to wszystko fajnie działało. Następnym profesorem, który na niego mocno wpłynął, był Józef Mehofer. I tutaj już symbolizm, secesja, przedstawiciel Młodopolski, który nauczył go bardzo dużego takiego szacunku artystycznego do linii, do tego, jak budować plamami napięcie, jakieś metafory poetyckie. To bardzo, bardzo wpłynęło na całe jego malarstwo. I z racji, że był ich takim ulubieńcem, to jeździł na plenery, gdzie malowali. I tutaj ja myślę, że możemy pokazać jedną z tych prac. To były lata właśnie 1906 i około tego roku. Bardzo, bardzo typowe, krakowskie, wesołe, przyjemne. No i to się powoli przekształcało, ale w którym kierunku to zaraz zobaczymy. Kolejna chata, więc to była nieco taka hybryda. On jeszcze w czasach studenckich oczywiście robił jakieś kostiumy, lalki i w 1908 obronił dyplom, który jeszcze z odznaczeniem dostał srebrny medal Akademii. To zagwarantowało mu stypendium również roczne i postanowił wyjechać. Więc miał dwa kierunki, albo do Monachium, gdzie już miał jakichś znajomych, przyjaciół, lub też do Paryża. No i to stolica artystów zawsze była nęcąca, jakby tam nie jechać. No wybrał w końcu Paryż. I już na początku strasznie go uderzyły te targi sztuki, gdzie wszystko się bardzo kręciło wokół pieniądza, mniej wokół jakichś idei. To było pierwsze. Następne spotkał się z różnymi twórcami, zobaczył Matisse'a, Gauguina, ale wydawali mu się zbyt dekoracyjni w tym, co robią. I co dalej? Spotkał oczywiście twórczość Cezanna, no i tutaj go jednak trochę wzięło i zaczął znowu do tych geometrii cały pejzaż klarownie wpisywać. No i troszeczkę zajęło mu to czasu, zanim on z tego wyszedł. On w 1912 jeszcze spotkał w Paryżu Władysława Ślewińskiego, którego już poznał na jednym z plenerów zakopiańskich. I no, bardzo miłe spotkanie, bo dla niego przecież to była żywa legenda. 30 lat starszy artysta z niesamowitym dorobkiem. I tutaj pan Władysław troszeczkę uratował mu sytuację, bo kiedy wybuchła wojna pierwsza światowa, on musiał uciekać z Paryża, został internowany i właśnie znalazł schronienie w Bretanii u Władysława Ślewińskiego. I tam ta cała ich relacja była troszeczkę skomplikowana dla naszego Tadeusza, ponieważ nie był za bardzo
doceniony za to, co robi w kwestii malarskiej, natomiast był uwielbiany jako człowiek i trochę mu to toksycznie działało na to, co robi, na tą jego twórczość, więc postanowił, że to miejsce opuści z Władysławem Mickiewiczem. Potem udał się znowu do Paryża i pomagał wtedy przy sprzedaży polskich artystycznych lalek. Jedna z takich lalek trafiła potem do Boznańskiej i do innych bardzo, bardzo ciekawych osób. I te całe lata, 17 rok, 18, tu bardzo, bardzo fajnie pozwalały mu odchodzić od tego wszystkiego. Tu mamy na przykład pejzaż z Bretanii, właśnie to był rok 1913, tu już mamy 17, więc on zarzuca te wszystkie nie swoje rzeczy, te konstrukcje, które były takie przyjemne, ale nie do końca jego. I czego on był bardzo świadomy, on po prostu poszukiwał dalej swojej drogi. W tym samym momencie pisał pamiętnik, który teraz można oczywiście zakupić i poznać jego taki charakter od środka, te wszystkie jego niuanse, tę skromność, szacunek do każdego człowieka. To myślę, że niesamowita lektura, żeby troszeczkę pobyć z nim po czasie. Tutaj mamy kolejne chatki, też bardziej z protokubizowane. Tu mamy pejzaż z Bretanii, trochę bardziej niewinny w całym swoim wykonaniu. I myślę, że ten okres dla niego był niezłym poszukiwaniem, ponieważ on przemierzył i przez martwe natury, i portrety, i pejzaże. A zawsze przyświecała mu taka antyczna maksyma: vita brevis ars longa, i życie jest krótkie, sztuka długa. I tak właśnie zatytułował ten obraz, gdzie pojawiają się już dzieci. A dla niego było to bardzo ważnym tematem, ponieważ kto jest bardziej autentyczny i szczery niż dziecko. Cały czas badał ten temat, uwielbiał z nimi rozmawiać, kochał te inne spojrzenie na świat, może nieco bardziej pozbawione tych problemów finansowych, problemów jakichś społecznych. Wszystko było dla niego w tym jaśniejsze. Tutaj idziemy już do takiej pracy, która może wam się już wydawać taka bliźniacza, trochę nawiązująca do Bruegla. No i tak właśnie było. On zobaczył w jednym z muzeów jego pracę i spróbował swoich sił, spróbował na swój sposób, i ja myślę, że to jest całkiem, całkiem dobre, żeby odnaleźć coś nowego w sobie. W około 17 roku on miał wystawę retrospektywną w Warszawie. To był bardzo duży sukces, ponieważ wszyscy jego znajomi nieźle, przychylnie wypowiadali się na temat jego prac. Było około 30 z całych 10 lat, ten okres taki bardzo, bardzo zmieniający się. No i z tymi pochlebstwami on poszedł i miał niesamowity potem prąd motywacyjny. Tutaj powstała już grająca kapela. Jeden z obrazów, który został potem zakupiony przez Muzeum Narodowe w Warszawie w 1931, to już jeden z tych obrazów, który zapowiada początki tego jego przyszłego świata. Bardzo, bardzo uproszczone te formy, trochę już nawiązujące odkrywanie tych desek. No i niesamowita wiejska z Brytanii sytuacja, kiedy chłopcy tam próbują zwrócić uwagę na siebie dziewczynek. Te są ciemniejsze w środku, jedna wygląda, i kilka tam aspektów, jak kogut, kot czy kanarek. Wszystko daje niesamowity taki folklor i można oczywiście poprzyglądać się na różne tutaj niuanse, co tu się między bohaterami dzieje. Jak dalej on z tymi dziećmi przebywał, wymalował i więcej. I tutaj już widzimy dziewczynkę sięgającą po gniazdo. To było z 22, tutaj już z 23. Taki obraz wstępny do przedstawienia, które było zatytułowane Powrót ze spaceru.
I tutaj już widzimy ewidentnie tą postać. Ma już większą biegłość w tym wszystkim, a tak naprawdę jemu większą problematykę sprawiała taka tkanina, taka oderwana, troszeczkę bez konstrukcji forma. I właśnie on na tych wszystkich podstawach tych obserwacji odchodził i coraz bardziej do takich matematycznych, wyliczonych, fajnych, ociosanych brył dochodził. Niekiedy dostawał jeszcze taki moment rozprężenia i zupełnie z innej bajki coś sobie zmalował, ale on był świadomy swoich poszukiwań. Tu, kiedy przejdziemy dalej, możemy już zauważyć dwójkę dzieci, która pozbawiona już jest tych kontrastów. Jeżeli zobaczymy, to jest bardzo duża walka między tym, a tu już rozpływa się znacznie. Powrót ze szkoły, z podręcznikami, z jakąś torbą i tu się zaczyna kolejny młyn, który już mocniejsze ma kontrasty w tej świetlistości, dużo mocniejszy jest w tej ekspresji, nie jest tak już wycyzelowany i to jest dopiero zapowiedź do tego, jak on zamienił te dziecięce, inspirujące istoty na takie ikony o rozjechanych oczach, na takie kukiełki, trochę pajacyki, laleczki. To wszystko zawsze było w towarzystwie tego folkloru wiejskiego, tej radości i raczej zabawy, koncertów. On zawsze te muzyczne wystąpienia dawał, bo potrafił, jak mało kto, oddać tymi barwami całe to zajście, całą tą energię i ich uśmiech. Więc i tutaj kobziarze się znaleźli w jego zbiorach. Za każdym razem coraz lepiej oddawał charakter postaci, na której się wzorował, czy zawód, jaki wykonywała, to wszystko było coraz bardziej czytelne. I tak naprawdę on miał jeszcze w 22, 28 wystawę i właśnie od 27 on ruszył z taką prędkością swojej twórczości, że te wszystkie tutaj już takie finalne w tym stylu rzeczy zostały wykonane w ostatnich 5 latach, od 27 do 32. I ta pewność była przez niego odczuwalna. Kiedy artysta dojdzie do czegoś takiego, czuje się wręcz jak ryba, która została ponownie wrzucona do wody. Niesamowita swoboda, zabawa, dystans do każdego tematu. Tutaj nawet już dochodzimy do przedstawienia z takiego z przestrogą, który ukazuje dziadka, babcie, którzy już siedzą, nie za bardzo mogą tak aktywnie prowadzić życie jak młodzi i właśnie ma to przypominać, żebyśmy wykorzystali dobrze czas, który jeszcze jest, jeżeli go mamy. Dodatkowo on w tych postaciach wszędzie uzyskuje takie oświetlenie z taką dobrą, jasną stronę i ciemną. Zawsze pokazywał ten taki dualizm, ale i pokusił się o takie figuracje z wodą, co jest już totalnym zaprzeczeniem i dalekim w środku od tych klocków, ale bardzo dobrze sobie tu poradził. Tutaj mali pieroci, kolejne bardziej posunięte te kontrasty na rzecz narracji, pewne rzeczy pominięte. No i tu dochodzimy dalej. Kolejny zawód, który on przyuważył, myśliwy, oczywiście z fajką, bo on tych ludzi z fajką to kochał. Taki rybak, który był mu bardzo bliski, którego kiedyś przyjął pod dom zawsze z tą fajeczką, więc nie dość, że to był pretekst, jakiś rozpoznawalny symbol, to on go zawsze plastycznie ładnie rozwiązywał. Te wielkie ręce przesadzone. Wszystkie te jego przedstawienia były bardzo, bardzo, o tu już widzimy kolejne te fajki, cały rząd ich, jakaś taka wdzięczna, taka uśmiechnięta mina. Kolejne zestawienie z wodą, z plażą, zmierzenie się z zupełnie inną tematyką, nawet w trochę odmiennej proporcji jak na niego. Ale on nigdy nie
zostawał w takim przeświadczeniu, że nie może jakoś zrobić inaczej. Jeżeli to miał potrzebę, to od razu to robił. Więc tu pięknie już akcentuje tymi mocniejszymi kolorami, pozostawia takie monotonne przestrzenie, niesamowicie jakieś takie nawiązania kształtem i skalą do różnych tych fragmentów. Tu już w jakąś impresję ucieka. Zupełnie inne podejście. Tu znowuż rybak, który tą siatkę, ten swój zawód ma prosty, a reszta to jest chaos i troszeczkę zagmatwana, ciemna sprawa. Ale, jak Państwo już pewnie widzą, fajeczka musi być. Potem koncert. Tutaj wszyscy z takimi ślepymi oczami i ślepa również osoba, która gra, tak jakby była wypychana tymi niepotrzebnymi pochlebstwami, jakimś takim niepotrzebnym fałszem. Potem Szewc, bardzo, bardzo znana kompozycja jego, gdzie ukazuje właśnie takiego grubo ciosanego szewca i te wszystkie jego meble. Całe jego otoczenie jest takie ciężkie, łącznie z tymi butami. I oczywiście każdy but inny w skali, w kolorze, troszeczkę w ruchu, w dukcie pędzla. No bo szewc pozna przecież człowieka po bucie i jak i wybierze, i jak go szanuje od razu. Dodatkowo jednoperspektywiczne spojrzenie na świat, czyli już taki człowiek i z oknem pełnym krat. No teraz czy to jest nawiązanie, że to jak więzienie, ten jego zawód, czy jeszcze inaczej. Co by nie powiedzieć, jest niesamowicie zbudowany koloryt w tym płótnie i robi wrażenie przejścia do innego świata. Wszystko tam ze sobą dobrze gra. Tu już późniejsze jeszcze lata, początek lat 30. Odlot jaskółek, kiedy tu już nieco bardziej uproszczoną formą, nieco delikatniejszymi ruchami na tym płótnie ukazuje takie pajacyki, jakąś serdeczność, jakieś takie pragnienie uchwycenia tej chwili, tych odlatujących ptaków, zatrzymania tego lata, a tutaj jakiś słup, na którym tutaj się utrzymują. Może to tylko mi, ale wydaje się, że to jakby fajki wystają z tego słupa. I potem dalej, szermierze, nieustannie, uśmiechy, czarne oczka i właściwie lepsze dostrzeganie problematyki oczami dziecka. Czyli pokazywał niezwykle poważne rzeczy i zagadnienia w takim zabawnym świecie pełnym miłych oczek. Teraz to już coraz bardziej przypomina takie drewniane klocki, coraz bardziej prostsze. Tutaj w oberży i dochodzimy i do mocniejszej takiej fakturalnej drogi poszukiwania. Łącznie z tym psem, który się w całe to tło genialnie wprowadza. Dalej, Szewc, jedna z tych ostatnich jego prac w 32, która wręcz cudownie zapowiada, jaki ten rozwój jego by był, bo tu już widzimy całe te postacie jeszcze z dodatkowym cieniem pooddalane. Tu jakaś maska prawie, że rzucająca cień na twarz. To wszystko robiło się coraz przyjemniejsze, coraz bardziej plastyczne i oczywiście ukazujące następny problem skąpca, który jest też ślepy, nieuważny, bo zajęty tylko gromadzeniem. No i co Państwu polecę? Na pewno zetknąć się z tym jego pamiętnikiem, który jest naprawdę w dobrej jakości wydany i przystępny jest do zakupu, bo nie tylko można bardziej zrozumieć jego twórczość, ale i zbliżyć się do tej jego osoby. Na pewno warto, bo to nie był człowiek, który patrzył na pieniądze, on raczej żył w biedzie. Przez to się to trochę odbiło na jego choroby i ciągle miał zapalenie płuc. No w końcu tym wszystkim umarł w wieku około 50 lat. To naprawdę nie jest dużo, a mógł jeszcze przewyższyć samego siebie, to jest pewne. No i
proszę zobaczyć kilka jeszcze jego obrazów, zapoznać się z tym wszystkim, bo warto. Dziękuję bardzo i proszę pamiętać, że każdy z nas może znaleźć ten swój środek wyrazu. Nawet jeżeli po czasie, nawet jeżeli to przyjdzie po 20-30 latach, to przyjdzie, tylko nikt się nie może poddać. Do widzenia, do usłyszenia.